większy o 7 kg, wzrost niemal identyczny. Pierwsza walka o pas dwukorosłych staje się faktem. Big Jack w narożniku niebieskim, Mini Mike w narożniku czerwonym. Zaczynamy. No, czekam oczywiście na ten sygnał i na pewno ruszał na siebie. Bardzo długo na to czekał Big Jack. Od samego początku, kiedy pojawił się w internecie, on czekał na Mini Mike. On wyzywał go do tego pojedynku i w końcu ma to, na co czekał. Mini Mike, Big Jack już gotowi i zaczynamy ten pojedynek. No właśnie, Mini Mike mówił, że wręcz to go męczyło, że on się nie cieszy, że zawalczy z Carlito, tylko się cieszy, że w końcu ta sprawa zostanie zamknięta. I jest od razu ten boksy, który trenuje już bardzo długo Mini Mike i to na pewno tam może mieć przewagę. Z kolei Big Jack, no to raczej parter, bo to nam pokazał chociażby w pierwszym starciu. Ale na razie Mini Mike naprawdę prezentuje fantastyczną szybkość. Jak on się porusza w klatce, no widać, że jest gotowy na ten pojedynek. I teraz seria ciosów od Mini Mike'a. Od razu chwyta go Big Jack, żeby uniemożliwić zadawanie ciosów. Ale to kolejne, potężny bomb od Mini Mike'a. On się nie zatrzymuje. Szuka kolejnych trafień pod siatką. W tym momencie Big Jack ma teraz spore tarapaty. Łapie w tym momencie Mini Mike'a. No próbuje zatrzymać rozpędzonego Mateusza. Ale właśnie sprytnie wykorzystuje swoją przewagę warunków fizycznych. I dociska teraz do siatki rywala Big Jack, ale wzmaga się doping w Tauron Arenie. Słyszymy Mini Mike ze wszystkich sektorów. Oj, na pewno tego dopingu potrzebuje Mini Mike. On na pewno chciałby zamienić ten doping na mocy swoich ciosów, które na pewno już odczuł Big Jack na początku tej walki. A ten początek bardzo dobry, jeśli chodzi o pracę rękami ze strony Mini Mike'a. On też zabiegał o to, żeby w tej walce dostępne były łokcie. I są te łokcie dostępne, więc czekamy na pierwsze tego typu uderzenia ze strony krakowianina. Oj tak, oczywiście obaj cieszyli się z tych łokci. Mówili, że zrobił z tego użytek. Na razie jednak grat ciosów od Mini Mike'a. Trzyma gardę Big Jack, ale tutaj nie jest łatwo. Mini Mike gdzieś raz po twarzy, raz po korpusie próbuje bić. I zatrzymana ta szarża Mini Mike'a. Tam gdzieś łapał się też za ogrodzenie Mini Mike. Tego oczywiście robić nie wolno. I znowu doping. Słyszą to państwo, co się dzieje tu. 12,5 tysiąca ludzi skanduje w tym momencie ksywkę Mini Mike'a. Zepchnięty do dużej defensywy jest Big Jack. Też widzimy mocno opuchnięte prawe oko zawodnika, który pochodzi z Warszawy. Teraz mieszka w Szczecinie, ale gdzieś też przecież Big Jack mówił, że jego planem na walkę jest w pierwszej rundzie nie robić za wiele i nie dostać zbyt dużo, a to dopiero w drugiej ma ruszyć do ataku. On to wręcz zdradził na konferencji, jak będzie wyglądał pojedynek. Oj tak, tylko problem polega na tym, że już zamyka się to jedno oko i to na pewno utrudni mu walkę w tym pojedynku, chociaż teraz klinczuje, łapie swojego rywala Big Jack, zadaje ciosy na korpus, no ale brakuje tych obaleń od niego, żeby wykorzystał tę swoją przewagę masy. No i teraz się udało, proszę bardzo! I kolejne ciosy. O, widać, że krew już poszła z nosem, ale teraz Big Jack na tarciu, teraz to on ma przewagę. Skręca się Mini Mike, ale tutaj nie będzie łatwo wyrwać się z tego zabójczego uścisku. Krzyczy z narożnika Big Jacka jego trener Adam Wiśniewski, żeby uderzał teraz, ale on w końcu po 2 minutach i 40 sekundach ma to, co chciał od początku, czyli sprowadzenie. I jest to na pewno taki znak zapytania przed drugą odsłoną, bo po bardzo dobrych 2 minutach w wykonaniu Mini Mike'a w końcu pojawił się ten element, w którym dobry jest Big Jack. No właśnie, bo ta pierwsza runda ewidentnie stała pod znakiem Mini Mike'a, prawda? On cały czas napierał, zadawał ciosy. No widzieliśmy, że te ciosy dochodziły do twarzy Big Jacka. Na pewno odczuł moc, tę siłę Mini Mike'a. A były te bomby od Mini Mike'a. No zresztą widzieliśmy po twarzy Big Jacka, że on to odczuł dopiero w końcówce. No w końcu udało się opalić. To jest ta moc, którą przygotował dzisiaj Big Jack. Już 3 lata trenuje boks w klubie Boom Boxing Studio. Mini Mike, rzeczywiście widać tego efekty, ale też trzeba oddać, że pięknym rzutem popisał się Big Jack. No właśnie, więc no mimo tego, że poczuł te ciosy, on nie przyszedł tutaj przegrać. Tak jak mówiłem, czekał na to nawet nie kilka miesięcy, lecz kilka lat na to starcie. W końcu dostał to, na to czekał i chciałby tę szansę wykorzystać. A więc czekamy na kolejne obalenia. Mini Mike oczywiście chciałby ten pojedynek kontynuować w stójce, prawda? On jako striker to się czuje doskonale. Te ciosy no też bardzo szybkie. Zresztą widzimy, że no Mini Mike niespecjalnie zmęczony. On ma tutaj swój plan na tę walkę i skrzętnie go realizuje.
sędzia Bońkowski daje znak do rozpoczęcia drugiej rundy i zaczyna najpierw od niskich kopnięć Mini Majka. No ale Big Jack widać, że nie chce tutaj odpuścić, nie chce oddać tej inicjatywy. No teraz to on stara się napierać. No poczuł w tej końcówce pierwszej rundy, że on też może, że on nie jest tutaj po to, żeby przejmować ciosy od Mini Majka. I teraz Big Jack szuka swoich szans. Nieco bardziej pasywnie Mini Majk, jakby czekał na swojego rywala. Czeka na jego ruch. Stara się odpychać od siebie rywala Big Jack. To są te kopnięcia frontalne, te kopnięcia też na nogi, które mają zatrzymać ewentualną szarżę Mini Majka i rusza teraz przed siebie Big Jack. No trafił raz tym prawym prostym. No, mógł to odczuć Mini Majk, już gdzieś tam zaczerwienione nieco jego czoło. Ale potrzebne są kolejne ciosy od Big Jacka. Widać cierpienie na jego twarzy, te ciosy bolą. On to wszystko odczuwa, tym bardziej, że już ta twarz nieco obita, więc każdy celny cios może boleć coraz bardziej. Oraz Big Jack no, próbuje złapać rywala, będzie szukał tego obalenia, ale Mini Majk bardzo sprytnie ucieka od tego. A zatem cały czas Mini Majk w przewadze w tej drugiej rundzie. I krzyczy jego narożnik, czyli Przemysław Miękina, Karol Łopata, Igor Czernik, że ma wywierać presję, że ma iść do przodu Mini Majk. To on ma dyktować warunki tej drugiej rundy. Jego pięści mają decydować o tym, jak wygląda to starcie. No i znowu doping, żeby wesprzeć Mini Majka. Na pewno to wszystko słyszy. No i teraz obalenie, ale Mini Majko jest złapany. No w tym momencie musiał to przez moment poczuć Mini Majka, ale błyskawicznie się podnosi i znowu wracamy do stójki. Jest tu obok nas duża część ekipy. Oni też przeżywają tak, jakby sami byli w tej klatce. Dopingują swojego kolegę z domu. A na pewno odczuwają już trudy tego pojedynku. Jeden i drugi zawodnik. Minuta nieco ponad do końca drugiej rundy. Widać już zmęczenie na twarzach zawodników. No ale nie rezygnuje z zadawania ciosów Mini Majk. On cały czas napiera. On cały czas agresywnie stara się atakować swojego rywala. Zobaczmy, już minęły ponad dwie minuty tej drugiej rundy i nie było sprowadzenia Big Jacka. Nie było tego sprowadzenia, które zapowiadał. Ten plan powoli się sypie w głowie zawodnika Hulk Team Police. A teraz proszę bardzo. Kontra! Tak jest, Mini Majk był na to wszystko gotowy. Rzucił wręcz rywalem na matę, ale ten błyskawicznie się podnosi. Kiedy przyszedł do klubu Boomboxing, powiedział Mini Majk trochę w żartach, ale też na poważnie, że obiecuje, że kiedyś przyniesie pas do tego klubu i szczerze powiedziawszy, powoli zaczyna to wyglądać, jakby rzeczywiście w stronę tego trofeum zmierzał krakowianin. No i tak jest, naprawdę blisko, już czuję zapach tego pasa, myślę, Mini Majk, ale oczywiście trzeba postawić kropkę na D, a tymczasem Big Jack próbuje. No i pamiętajmy, to jest MMA, także te trzy minuty, które za chwilę pewnie obejrzymy, bo raczej ten pojedynek nie zakończy się w drugiej odsłonie, to mogą zmienić absolutnie wszystko. Znowu Big Jack w końcówce rundy stara się przejąć inicjatywę, ale to troszkę za późno, a zatem z tego nic nie będzie. No i tu oczywiście. Ale ładne też przed chwilą zachowanie, bo tam gdzieś zaplątał się jeden cios po gongu ze strony Mini Majka. Przeprosił Big Jacka, ten też zobaczył, że to nie był oczywiście specjalnie wyprowadzony cios. No i tu 90 sekund na dopracowanie taktyki, na jakieś poprawki, które pewnie zdecydowanie bardziej potrzebuje teraz wprowadzić Big Jack. No właśnie, ty panie zapowiadał, że tutaj będzie ogień, że on no tutaj jest tylko po to, żeby wygrać, prawda? A jak na razie, no to obietnice bez pokrycia. On już też nawet podczas konferencji mówił, że on się nie może doczekać, że on tylko na ten dzień czeka, że być może na ten dzień czekał całe życie, ale Mini Majk absolutnie no cały czas podcina mu skrzydła. No widać różnicę nie na twarzach zawodników. Bardzo obita twarz Big Jacka. Z kolei Mini Majk skoncentrowany, nawet niespecjalnie zmęczony mam wrażenie. To jest przecież trzecia runda przed nami, a Mini Majk jest gotowy właściwie na walkę w rundach 10. Naprawdę fenomenalne przygotowanie kondycyjne Mini Majka do tego starcia. I też chyba mentalne, bo chociaż kiedy dochodzi do tych wszystkich wymian, to widzimy, że panowie z całą mocą, taką furią, a wręcz złością na twarzach wyprowadzają uderzenia, to w narożniku Mini Majk jest skupiony, on doskonale wie, co ma robić. No właśnie, oprócz tego, że odczuwa tę siłę ciosu Big Jack ze strony Mini Majka. Oprócz tego oczywiście, że Mini Majk jest tutaj przygotowany, że on te ciosy na treningach zadawał setki, tysiące razy, no to na pewno wkłada w te uderzenia mnóstwo serca. Ileż on musiał się nasłuchać o tej walce z Big Jackiem, ileż razy prowokował go rywal przez długie miesiące. No i teraz to jest szansa dla Mini Majka, żeby w końcu pokazać mu koniec, masz walkę,
teraz wszystko wydarzy się w tej trzeciej rundzie. No i wszystko w rękach, nogach, w całym ciele Big Jacka. On ma 3 minuty na odwrócenie losów tego pojedynku. Tak nam się wydaje. Oczywiście nie jesteśmy tutaj od sędziowania, ale chyba tych ciosów, chyba tych akcji było dużo więcej ze strony zawodnika wspieranego przez całą Tauron Arenę. No, myślę, że twarz Big Jacka to potwierdzenie twoich słów. No ale teraz wszystko w rękach Big Jacka. On nie może się poddać. To jest ten moment, żeby włożyć całe serce do tego pojedynku, do klatki. Bo przecież zostały 2,5 minuty. Jeżeli on nic nie zrobi, to za moment może tę walkę przegrać. Ale Mini Mike, on cały czas skoncentrowany. On nie popełnia tutaj błędów. On jest gotowy. Teraz zdaje się jakiś cios na krocze, ale przeprosił od razu Big Jack i wracamy do tego starcia. Szuka cały czas boksu Mini Mike. No, znakomicie potrafi wpleść w te walki MMA, no w tę walkę dzisiejszą MMA to, co robi najpierw na treningach. Teraz jest podpięcie do gilotyny. Na razie to jest tylko obrona przed sprowadzeniem, ale to może przerodzić się w skuteczny atak. No, chociaż wstaje Big Jack. To nie chce się bawić, nie chce się bić. Tutaj oczywiście Mini Mike w parterze, on od razu wstaje, on chce zadawać kolejne ciosy. Tutaj czuje się mocarny i tutaj to wszystko wychodzi. I też świetnie na rozerwaniu tam trafił Mini Mike. On nie pozwala na taki żaden moment zwątpienia. O tym, jak ta walka jest pasjonująca, też świadczy fakt, że aż tutaj Malik Montana przyszedł do nas, żeby oglądać tuż spod ekranu, tuż spod klatki. Mówi właśnie, bardzo ciekawa walka i ogląda z wielkim skupieniem. No oczywiście, tutaj każdy chyba się spodziewał, że emocji nie zabraknie, że tutaj zobaczymy grat ciosów i z jednej, i z drugiej strony, chociaż no jak na razie to oczywiście Mini Mike wygląda lepiej, ale teraz Big Jack napiera. No chce wykorzystać tę masę, chce wykorzystać swoją siłę. Mini Mike próbuje zerwać ten uchwyt, ale to się na razie nie udaje. Ale dobrze, minuta odwraca. Do końca. Tak jest, minuta do końca i to może być ostatnia minuta dla Big Jacka, żeby coś tutaj się wydarzyło. Na pewno on też ma tego świadomość, że musi ruszyć. Jest łokieć! W końcu ten łokieć i kolejny zapowiadany przez Big Jacka, że on to wykorzysta. Teraz jakby sobie o tym przypomniał. No, idą na wymianę ciosów jeden i drugi. Końcówka tej walki, ależ to jest wojna o pasy niskorosłych. Każdy o tym pasie w tym momencie marzy, każdy z nich, ale to oczywiście coraz bliżej tego pasa Mini Mike. No teraz będzie kolejna próba obalenia, ale świetnie ucieka Mini Mike i od razu lewy prosty, by podciąć po raz kolejny skrzydła Big Jackowi. 20 sekund dociska Big Jack, uśmiechnięty Mini Mike, co prawda wciśnięty w bandę, ale on chyba cały czas ten spokój ma w głowie. Ma też w głowie to, co działo się przed poprzednie minuty. Jeszcze próba odwrócenia tej sytuacji, żeby na koniec pokazać sędziom, że nawet w tej rundzie gdzieś przeważał. No i proszę bardzo, koniec tej walki. No mówiliśmy o tym sprzątaniu Mini Mike'a, pytaliśmy, czy on dzisiaj przyszedł posprzątać i zdaje się, że dzisiaj po raz kolejny posprzątał na Tauron Arenie. Jest olbrzymi doping ze strony dziewczyny Mini Mike'a, reszty ekipy, ale też my teraz tego nie widzimy. W końcu realizator nam pokazał z obu stron i zarówno Mini Mike'a, jak i Big Jacka. Szacunek, panowie się przytulili, podziękowali za walkę. Chyba ten spór zostanie tutaj zostawiony, jak to często...